Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, zapraszam serdecznie do analizy partii najlepszego szachisty na świecie, Magnusa Carlsena kontra Hou Yifan, najlepsza szachistka na świecie, aczkolwiek Chinka jest już nieaktywna szachowo, nie widać jej w takich turniejach prawdziwych, nie grała już od lat, aczkolwiek dalej jest uważana za najsilniejszą ze względu na bardzo pokaźny ranking, 2658 aktualnie, no to jest bardzo, bardzo wysoki ranking, jeżeli chodzi o szachy kobiece. No myślę, że Judith Polgar była najlepszą szachistką świata, aczkolwiek Judith już w szach no nie gra po prostu w turniejach klasycznych na pewno. Przejdźmy od razu do analizy. Partia myślę, że niezwykle ciekawa. No, grają mistrzyni i mistrz świata. Mistrz świata kontra mistrzyni świata. Dobra, jedziemy, moi drodzy. Oczywiście Hou nie jest już mistrzynią świata, ale to tak mówię, bo kiedyś ten tytuł dzierżyła. D4, skoczek, F6, C4, E6. No to już bardzo często w ten sposób Chinka grywała po ruchu D4, skoczek, F3 i D5. Gambit hetmański mamy na szachownicy, moi drodzy. Skoczek na C3 i C5. Okej, ruch zaczepny. Miałem przyjemność taki wariant niedawno grać. No szkoda, że tej partii wcześniej nie widziałem. Mniej więcej wiedziałbym, jak się może zachować. Aczkolwiek różne warianty tutaj istnieją. No i Magnus Carlsen zagrał E3. Przypomnę tylko, że ta partia była rozegrana w internecie. Tempo gry to 15 minut i plus 10 sekund na zawodnika. Więc w tym momencie tutaj czarne zbiły na C4. No to goniec od razu wybił na C4. To jest wszystko teoria, sprawa jest normalna. A6, zobaczcie, taki ruch przydaje się oczywiście do tego, aby zagrać posunięcie B5, z tempem wyprowadzić gońca na B7 i tak dalej. Chodzi o rozwój figur przede wszystkim. Tutaj Carlsen robi oczywiście roszadę. B5, no i goniec czmycha no, na D3, na E2 czy na B3. Jakie tutaj mamy możliwości? Każda możliwość jest tak naprawdę dobra. Jedną z nich to tutaj goniec E2 wybiera właśnie mistrz świata. Można i tak, oczywiście to jest wszystko normalne. Goniec B7, aczkolwiek pozycja już jest uważana przez silniki jako równa. No ale mistrz świata, wiecie, on jest takim zawodnikiem, który potrafi grać równe pozycje w sposób taki, aby przelać to na swoją korzyść. Znaczy pozycję, żeby przenieść na swoją korzyść, może w ten sposób. No i tak, jedziemy dalej. Goniec B7, moi drodzy. I tutaj Carlsen od razu zbił pionka na C5. Zobaczcie, bardzo równiutka pozycja. Nic się niby nie dzieje, nie ma fajerwerek, ale możliwości tu jest tak dużo. Zaraz pokażę. No i w takiej sytuacji na przykład proszę zgadnijcie, jaki ruch na przykład zagrywa teraz mistrz świata, bo wydawałoby się, że to czarne mają lepszą pozycję. Już tłumaczę dlaczego. Znaczy, wydawałoby się, bo zobaczcie. Gońce ładnie ustawione, swobodnie. Skoczek zaraz idzie na D7, roszada jest w gotowości, wieże skakują na wolne linie i jest w porządku. A białe? Okej, białe mają plus taki, że mają zrobioną roszadę, ale w końcówce niekoniecznie ta roszada musi być potrzebna, ale teraz jest okej, oczywiście. No i skoczki wyprowadzone, tylko za bardzo nie mają gdzie iść. No na D4 wprawdzie ten skoczek może skoczyć, ale goniec jest zamknięty. To jest przede wszystkim taki główny minus, powiedzmy, w tej sytuacji. No jak grać? Magnus Carlsen zagrywa skoczkiem na D2. Wydaje się bardzo dziwnym posunięciem, bardzo, bardzo dziwnym, ale niezwykle kąśliwym. Zobaczmy, po takim ruchu na D7 jest skoczek B3. Głównym celem tutaj jest, żeby zbić gońca. Jak się zrobi parę gońców, to jest fajnie. W tym wypadku goniec zagrywa na B6 i jest od razu A4. Jest atak na skrzydle hetmańskim. Zobaczcie, goniec bardzo ładnie podważa pionka, skoczek również, pionek również. No i jak grać dalej? No bo jeżeli na przykład teraz byśmy tutaj zbili na A4, to oczywiście skoczek zbija. No i atakujemy znowu z tempem gońca i te tempa odzyskujemy białymi. Możemy gońca wprowadzić za chwilę na aktywną pozycję. Jasne, że przy mega dokładnej grze często bywają w takich pozycjach remisy, ale przy mega, mega dokładnej grze, moi drodzy, B4 nastąpiło. No i teraz jestem właśnie ciekaw, czy znajdziecie fajne posunięcie dla białych, bo no zauważmy, że jak nam atakują figurę, to pierwszy odruch jest taki, że tą figurą trzeba uciekać. Niekoniecznie, aczkolwiek to niekoniecznie nie jest też takie proste. Zostało zagrane A5, wtrącony ruch. No i teraz musimy sobie przeanalizować kilka możliwości, bo zobaczcie, zaatakowaliśmy gońca, ale ten goniec jest broniony. I teraz na przykład jakby tutaj czarne wybiły skoczka, to my wybijamy, ale zbicie na B2 z tempem. No musimy odbić oczywiście i skoczek na B6. Pion więcej u czarnych i wydawałoby się, że czarne są świetne. No bo
Jest pion więcej i za chwilę robię roszadę i mam problemy z głowy. Otóż niekoniecznie. Zobaczcie, skoczek A5 wchodzi. Ten goniec się troszkę pulta. No, goniec C8 wydaje się takim ruchem no, pasywnym. Generalnie byłby w miarę okej, ale no, niekoniecznie tu by chyba było dobrze, bo goniec E4 wchodzi i tam mocno angażujemy gońca w atak wieży. I tu się robi niekoniecznie dobrze dla czarnych. Ale na przykład goniec D5 wydaje się słusznym ruchem. Ale jest ukryte i ciche posunięcie F3. Teraz zobaczcie, nie ma obrony przed takim posunięciem E4. A ten skoczek świetnie broni tych wszystkich pól. Goniec ma po prostu problemy. Nigdzie nie może ruszyć na jakąś normalną placówkę. Więc no, trzeba było raczej zagrać jakieś takie posunięcie, powiedzmy E5, to my zawsze odbijamy tego piona i dalej męczymy tego gońca. Mamy parę gońców, tu jest słabość do wzięcia. Myślę, że pozycja w miarę łatwa by była do wygrania. Ale moi drodzy, po ruchu A5 jeszcze sobie sprawdźmy, co by na przykład było po takim posunięciu. Wydaje się dziwne na pozór, ale oddanie pionka, żeby wziąć tego skoczka. Na przykład goniec wybija, pionek wybija, pionek wybija. Już jest plus taki, że jest para gońców po stronie białych. W pionach jest porówno. I na przykład po takim ruchu, bardzo ładny ruch, wcale nie goniec D4, co się wydaje takim fajnym posunięciem, lecz goniec D2. Tutaj ten goniec świetnie się rozpościera, powiedzmy w ten sposób, i grozi ruch C4 z odgonieniem tego skoczka z fajnej, aktywnej placówki z centrum. I ten goniec może na B4 na przykład znaleźć dobre schronienie, dobry atak, powiedzmy. Grać tę partię byłoby bardzo wygodnie dla białych. Ok. Po A5 goniec zagrał na D8. I co dalej? Skoczek na 4. Oczywiście skoczek na bandzie niby czuje się źle, ale teraz w tym wypadku tutaj znajdują te skoczki bardzo ładne wspólne punkty i to wygląda dobrze. Jedyny jeszcze problem jest z gońcem, ale chodzi o to, że czarne też nic nie mogą tutaj białym zrobić złego w tej sytuacji. I tutaj gramy przede wszystkim, walczymy o pola figurami. Goniec zagrał na D5. No i teraz, moi drodzy, skoczek z B na C5. Okazuje się, że bardzo ciekawym zagraniem byłoby zagranie tym skoczkiem. Niby nie ma różnicy, można powiedzieć, bo goniec może zbić zawsze skoczka. Te bicie skoczka na B3 jest fatalne, bo nie możemy tak po prostu oddać sobie gońca. Ale ten ruch byłby bardzo dobry, bo na przykład po takim posunięciu mógłby być goniec zbity. Łapiemy się tutaj za głowę, o co chodzi? No bo teraz zobaczcie, skoczek nie może zbić, bo tutaj leci na D7, więc trzeba było odbić pionkiem. Ale jest ukryty tutaj plan, zbicie po prostu pionka. Oddaliśmy białymi jakość, zrobiliśmy izolowanego piona przy okazji, no i tak naprawdę po jakichś takich ruchach tutaj skoczek może zbić kolejnego piona. I dwa pionki więcej, na przykład wieża B8, no to jest jasny sygnał do tego, że skoczki są atakowane, ale wieża A4 wszystko broni. I tu jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Na przykład goniec A7 to goniec D2. Dwa pionki za jakość, te pionek dochodzący. Myślę, że Magnus by sobie tutaj poradził również w tej sytuacji, ale co on ma ryzykować? Zagrał sobie skoczkiem z B na C5. Chodzi o to, że w tej sytuacji goniec po prostu wybija piona i goniec zagrywa na D2. Zobaczcie ten spokój szachisty na najwyższym poziomie, te oddanie piona chwilowe, żeby troszeczkę za chwilę tutaj otworzyć pozycję i złapać aktywność, jest bardzo, bardzo istotne. Po roszadzie wieża z D na C1. Ok, wieża wchodzi na wolną linię, wszystko wygląda świetnie, wieża z F na C8 i goniec zbija tutaj na A6. Tu taktyczne sztuczki nie działają, typu na przykład wieża C5, tak, no bo bijemy i tutaj zobaczcie, jeszcze goniec atakowany. Kwestia policzenia tylko, czy to się zgadza. Zgadza się na pewno. Wieża zagrała na C7 po prostu, goniec B5. Zobaczcie, białe odbiły pionka i ten pionek niby jest bardziej wysunięty w sytuacji, jest on atakowany i ma problemy. Jeden pion może tutaj zadecydować o całej partii. Po tym posunięciu tutaj skoczek po prostu wybił, skoczek wybił, i H6, taki lufcik, no taki ruch, myślę, że niepotrzebny, aczkolwiek no, to się nam łatwo oczywiście mówi. Jak się samemu zaczyna grać, to głupoty przychodzą czasem takie do głowy. Ja mówię teraz o sobie oczywiście, to jest naprawdę trudne grać praktycznie. Znaczy też tutaj nawiązuję do swojego ostatniego turnieju, w którym poszło mi no, wręcz fatalnie, chyba najgorszy turniej w karierze, ale to jest nieistotne. Tak tylko sobie tutaj dopowiadam, że analiza jest ciekawsza, znaczy ciekawa oczywiście, gra w szachy jest nieco bardziej stresująca, czynniki też wchodzą w grę, jakieś psychologiczne, stres i tak dalej. Dobra, jedziemy dalej. Po H6 skoczek zagrał na A6 po prostu z atakiem, zobaczcie, i tutaj podważamy pionka. Po wybiciu wieża wybiła, goniec B7 i po prostu skoczek na C5. Ale
Pytanie do Was, moi drodzy widzowie, czy można zbić tego pionka na b4? No właśnie, sprawdźmy. Sprawdźmy, czy można zbić tego pionka na b4. Otóż po wybiciu pionkiem, skoczkiem na b4, pozycja białych jest przegrana. Proszę wskazać, no jeżeli ktoś ma ochotę oczywiście, proszę wskażcie kontynuację dla czarnych, kontynuację wygrywającą. Można sobie zatrzymać oczywiście zawsze materiał. Uwaga, uwaga, uwaga. Jest to ruch skoczek D5. Ha, ha, ha. Fajne posunięcie. I chodzi o to, że ten jest skoczek bardzo podważany. I po wybiciu jest bicie na D2. No cóż, taki ruch skoczek na przykład na E7 nie działa, bo zawsze mamy tutaj króla na F8 i zawsze będzie to samo, co w partii zaraz nastąpi. Wieża D1 mogłaby zagrać, to po prostu bijemy gońcem na D5. Wieża bije D2. Wieża A1. Goniec F1. I goniec C4. Białe mogą składać broń. Zobaczcie, tutaj jest przegrana. Jest przegrana, wieża z gońcem ładnie atakują i zdobywają po prostu figurę. No cóż, tak nie poszło. W partii skoczek zagrał na C5. Goniec na D5 i po prostu fantastyczne F3, takie spokojne. Takie ciche ruchy arcymistrzów są niezwykle niebezpieczne. Moi drodzy, po F3 tutaj grozi już E4. Bardzo niebezpieczna sytuacja. Przepraszam najmocniej, Bianek zagrał na B3, goniec po prostu wybił, wieża wybiła i goniec A4. Tu się broni, tu się broni, tu się atakuje. Wygląda to świetnie. W tym wypadku król F8, no cóż, król idzie do centrum, tutaj białe robią swoje, E4, goniec na A8 w tym momencie i goniec wziął po prostu piona. Król E7. No i teraz tak, można powiedzieć, że walczyć o remis oczywiście można zawsze, warto, no ale pion więcej już daje bardzo, bardzo dużą przewagę. Goniec zagrał w tym momencie na A4 z powrotem, ten pionek ma już wolną drogę, wieża na A7, B4 idzie do góry bardzo szybko, koń E8 i zobaczcie, można tutaj wygrać na wiele sposobów. Myślę, że Magnus wybiera opcję taką praktyczną, łatwą, mianowicie wybicie tego skoczka. Król E8 i po prostu B5. Goniec, zobaczcie, nie ma gry kompletnie, jest poblokowane totalnie, a pionek sobie super zasuwa. Wieża na C7 i jest po prostu B6. Wieża C8 i bardzo ładne zagranie, wieża A1. Chodzi o to, że jak tutaj czarne wybiją tego skoczka, no to mamy strzał z szachem, powiedzmy król D7 i mamy B7 z opcją do robienia już hetmana. Sprawa, myślę, że jest dosyć prosta. Po wieża A1, goniec po prostu ruszył na C6, jest B7, wieża B8, no i tutaj już zaraz będzie wzięcie piona. Niestety nic z tych rzeczy, moi drodzy, bez wieża A6. Ruch, który kończy partię z tego względu, że goniec nie ma tutaj opcji, żeby zagrać sobie w sposób taki, no, żeby nie stracić tego gońca. Oczywiście po goniec B5 jest wieża A8, koniec gry, a po wybiciu jest wieża B6, no i po prostu zdobywamy tutaj figurę w ten sposób. No, Magnus Carlsen wygrał z Howe i Fan. Partia, myślę, że poniekąd może być nudna, ale kombinacji i możliwości bardzo dużo w takich pozycjach istnieje. Serdecznie dziękuję za uwagę. Trzymajcie się zdrowo. Cześć.